Co tutaj pan teraz poczynia? Proszę pana, ja jestem tutaj zgodnie z ustawą o zgromadzeniach publicznych. Wyrażam swoje gorzkie żale. Chciałem pani serdecznie podziękować za pani brak działania. Pani brak działania przyczynił się do mojej bankructwa firmy i zwolnienia ponad 60 ludzi i sprzedaży majątku ponad 1 000 000 zł. Pani prezydent, dzięki pani braku działania udało mi się zrealizować marzenia na 2018, to znaczy wystartować w mistrzostwach Polski w wakeboardzie. Dzięki moim wspaniałym przyjaciołom i potencjalnym treningu udało mi się wystartować w mistrzostwach Europy i Afryki w 2018 w Milanie. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie mogę podjąć żadnej lokalnej pracy, bo Urząd Gminy Skarbowy zajął konta firmowe, których miałem płacić podatki wynikłe z faktur za wykonane te prace. Nie otrzymałem pieniędzy, Urząd Skarbowy mi zajął konta, nie mogę żadnej podjąć legalnej pracy, zostaje mi tylko i wyłącznie trening. Chciałem pani prezydent zapytać, czy nadzór inwestorski, który kontrolował inwestycje, który handlował fakturami kosztowymi, prawdopodobnie z jakiejś mafii paliwowej, czy pani brała od tego prowizję? Jeśli tak, to w jakiej kwocie? Halo, pani prezydent, chciałem również zapytać, czy asfalty zakopywane na terenie budowy z substancjami ropowodnymi, które degradują środowisko, które się tam nadal znajdują, dlaczego pani nie interweniuje w tej sprawie? Złożyłem to ponad rok temu, to zawiadomienie. Byłem tam przed chwilą, te asfalty nadal się tam znajdują na tej budowie. Państwo pracownicy powiedzieli, że po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że asfalty i wszystko zostało uporządknięte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oraz, że wykonawca dokonał niezbędnych ścieżek legnacyjnych. Drzewa są nadal poprzewracane. Jest tam syf, gnój, kiła i mogiła. Pani prezydent, dlaczego pani pozwala na takie działanie państwa pracowników? Podległych tutaj urzędników, podległe podmioty. Dlaczego pani nie reaguje? Bo ja rozumiem, że pan zadaje różne pytania. I pan chce uzyskać odpowiedź, proszę pana, i to jest dla mnie oczywiste, więc stosowanie tutaj jakichkolwiek, wie pan, służb miejskich w naturalny sposób stawiałoby mnie jako osobę, która działa dziwnie. Tak nie jest, nie? Mhm. Więc pytanie, czy pan jakby cały czas to nagrywa, czy dobrze, może na chwilę... Już mnie raz oskarżyliście. Oskarżyliście już mnie raz o baner. Już mnie raz oskarżyliście o baner na płocie i wiem, jakich sformułowań należy używać, bo zapoznałem się z prawem. Jeśli nadzór inwestorski handlował fakturami na budowie, a ja chcąc, żeby mnie wyrzucili z budowy, bo nie płacicie za wykonane prace, zgłaszam się do miasta, gdzie jest zakaz zatrudnienia podwykonawców, bo był zakaz i mam tu umowę i jest napisane w umowie. I zgłaszam się do miasta, nie wyrzucacie mnie z budowy, dalej zmuszany jestem karami finansowymi w umowie realizować ten kontrakt, popadając w spirale zadłużenia. No to co pan chce tu osiągnąć? Pan tu? Tylko mi przeszkadza. Halo, pani prezydent, miasto Zabrze! Zostałem bankrutem! Dziękuję za pierne działanie i brak działania zgodnie z obowiązującym prawem. To jest solidarność zapłaty za wykonane prace. Halo, pani prezydent, miasto Zabrze! Informuję, że realizowałem 4 kontrakty. Na 2 mam do dnia dzisiejszego niezapłacone. Dzięki temu realizuję swoje maszyny, bo nie będę pracować na razie. Nie reprezentuję nasz kraj. Ja chcę tylko zapłacić podatki zaległe, żeby Urząd Skarbowy nie zakonfiskował sprzętu sportowego. Skoro jest pan urzędnikiem, wyrazi pan zgodę, że będę dokonywał rejestracji naszej rozmowy? Może
pan rejestrować. Dobrze. Ja chciałem tylko pana po prostu poinformować, że może pan naruszać prawo. Artykuł 156 ustawy o ochronie środowiska mówi, że w miejscach publicznych no, nie można używać sprzętu nagłaśniającego. Jeśli pan używa, będzie pan w ten sposób prowadził czynności bez użycia sprzętu nagłaśniającego, nie mamy nic przeciwko dobrze. Temu. Natomiast w porządku. W takim razie ja się powołam na ustawę dotyczącą zgromadzeń publicznych, którą też mam również przy sobie i zaraz sprawdzę, jakiego poziomu nie może moje urządzenie przekroczyć, jeśli to koliduje z Państwa artykułem. Dobrze. I przyciszę w takim razie ton mojego megafonu. Jestem tu zgodnie z ustawą o zgromadzeniach publicznych. Proszę, one są. Ja chciałem tylko pana poinformować, żeby pan się nie naraził na jakieś tam konsekwencje, dobrze? Dobrze. Czyli najwyżej rozumiem, że grozi mi mandat za używanie głośnego sprzętu. No grzywna. Tak grzywna. Na pewno nie ma. Ale ja i tak jestem bankrutem, ponieważ pani prezydent przyczyniła się do bankructwa mojej firmy, pozwalając dalej, popadając w spirale zadłużenia. Rozumiem, że pan ma jakieś problemy. Czyli pan przyszedł mnie tylko oszczędzać na podstawie artykułu ochrony. Poinformować, że może pan naruszać przepisy prawa. Dobrze. Czyli mam po prostu nie używać tutaj sprzętu nagłaśniającego. Dziękuję. Halo, 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 pani prezydent, informuję, iż ta manifestacja jest legalna zgodnie z ustawą odnośnie zgromadzeń publicznych. Dzień dobry. Nasz postulat był to Ziowy, komisarz policji w Zabrzu. Tak, słucham panów. Informuję, że będę dokonywał rejestracji tego zdarzenia, co tu się dzieje. Jeśli coś, przejdę tutaj na drugą kamerę, dla oczywiście mojego bezpieczeństwa. Także słucham, w czym mogę pomóc? Co tutaj pan teraz poczynia? Proszę pana, ja jestem tutaj zgodnie z ustawą o zgromadzeniach publicznych. Wyrażam swojego skierżale. Na temat czego? Na temat tego, iż jestem oszukanym przedsiębiorstwem na wiele milionów złotych, realizującym 4 kontrakty tutaj w mieście w Zabrzu. Ma pan jakiś papier? Czy pan już tutaj teraz manifestować? Pan oczywiście może mi zabronić. W takim razie proszę jeszcze raz podać imię, nazwisko, stopień, z której jednostki pan się znajduje, abym złożył to w takim razie jeszcze podaję, proszę pana, numer legitymacji, abym mógł złożyć postępowanie ewentualnie skargowe u pana komendanta, gdyż ta manifestacja jest legalnie zgodnie z ustawą, a jeśli pan jej nie zna, to ja panu ją zaraz pokażę i przeczytam. No, mogę. Halo, 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 pani prezydent miasta Zabrze. Chciałem się zapytać, czy te asfalty zakopane na budowie, które mam tutaj zdjęcia, gdzie generalny wykonawca zaoszczędził sobie wiele milionów złotych z tego tytułu, czy pani brała od tego jakąkolwiek prowizję? Mam te zdjęcia, one są tam nadal zakopane. Mam nawet zdjęcia z wczoraj. Deszcz trochę popadał i to wszystko odsłonił. Zapraszam panią. Czy mogę kontynuować, czy państwo mi to zabraniają, bo to jest dla mnie bardzo ważne teraz? Proszę poczekać, ale na jakiej podstawie? Halo, halo, pani prezydent, chciałem zapytać, czy nadzór inwestorski, który handlował fakturami prawdopodobnie z jakiejś mafii paliwowej na budowie, czy pani brała w tym udział? Czy pani miała z tego jakieś profity? Jeśli tak, to w jakiej kwocie? Halo, halo, pani prezydent. Chciałem pani jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. Od 2015 roku wysyłałem do pani pisma o wszelkich nieprawidłowościach tutaj na kontrakcie. Dzięki bankructwu tej firmy, mojej, mogłem zająć się sportami ekstremalnymi. Zrealizowałem marzenia na 2018, to jest reprezentowanie naszego kraju na Mistrzostwach Polski, a następnie reprezentowanie naszego kraju na Mistrzostwach Europy i Afryki, które odbyły się w Milanie, we Włoszech. Bardzo pani dziękuję. Osiągłem więcej niż marzyłem.
Dzięki temu, iż nie mogę podjąć legalnej pracy żadnej, bo Urząd Skarbowy zajął mi konta firmowe, udzielam darmowych lekcji wakeboardu. Zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany. Darmowe lekcje wakeboardu i nart wodnych. Zgodnie z artykułem 15 ustawy o policji, proszę pana o kadanie dokumentu. Dobrze. To było zgłoszenie, które, że pan zakłóca porządek publiczny. No. Dobrze, ja oczywiście, jeśli... Pana wylegitymuje, dobrze? Jeżeli ktoś zgłosi, no to... Dobrze, proszę bardzo, tutaj dowód. W takim razie, jeśli nie mają państwo zastrzeżeń do tej pokojowej manifestacji, która jest niegroźna, będę sobie kontynuował, aby nie tracić czasu mojego. A pan może zdać. Może pan, ale przecież może pan spisywać te dane. Tutaj ma pan wszystkie imię, nazwisko, PESEL. Weźmie pan to, wrzuci na bęben pana dyżurny i ma pan wszystkie dane. Jaki bęben? Proszę pana, no mamy dziewczynę z fabryki, także. Tylko będę krzyczał w tamtą stronę, bo megafon jest głośny, żeby pan zaraz mnie tu nie oskarżył, że panu słuchu szkodziłem podczas wykonywania czynności służbowych. Dlatego krzyczę w tamtą stronę. Halo, halo, pani prezydent miasta Zabrze. Gdzie pan mieszka? W Sosnowcu. Pięć przez jeden. Dobrze. Cholera, napoju sobie nie wziąłem. Jak ja tu teraz będę cały 2 godziny się darł. Halo, halo, pani prezydent. Chciałem zapytać, czy nadzór inwestorski kontrolujący inwestycje poprawa gospodarki wodno-śmieciowej w gminie Pawłów, który handlował fakturami prawdopodobnie z jakiejś mafii paliwowej, gdzie w poniedziałek składam zawiadomienie do prokuratury, czy pani miała z tego jakieś profity, prowizje? Jeśli tak, to jakie były to kwoty? Proszę o informację. Halo, halo, pani prezydent miasta Zabrze. Chciałem zapytać, czy te asfalty, które są zakopane na budowie, które tam się dalej znajdują, czy pani miała jakiekolwiek prowizje od tego, że one nie zostały usunięte i wywiezione? Halo, halo, pani prezydent miasta Zabrze. Te asfalty nadal są tam, znajdują się na budowie, a miasto Zabrze poświadcza nieprawdę w dokumentach publicznych, że to wszystko zostało usunięte. Artykuł 45 kodeksu wykroczeń, tak? No dobrze, ale to ja pozwoli pan, że się zapoznam z tym artykułem teraz tutaj w telefonie i... To zapomina się pan na komendzie, dobrze? No ale ja boję się, że zostanę pobity na komendzie albo coś. Nie mogę się z nim zapoznać tutaj z tym artykułem? Proszę pana, jak pan zapomnie? Pan nie chce Ja mogę się zapoznać z nim, wtedy mam go w telefonie. Czy mogę sobie sprawdzić, co to jest za... Ja się nie pojedzie, dobrze? No dobrze, ale nie mogę... Ja się boję, że tam naprawdę zostanę pobity. Czy nie mogę sprawdzić, co to za artykuł tutaj w telefonie i od razu złożyć wyjaśnienia na miejscu? Na miejscu nie. Dlaczego? Dlaczego nie ma możliwości, żebym złożył tych wyjaśnień na miejscu? My taki część nie prowadzimy. Nie prowadzicie. Dobrze, nie. Do sprawy kończę, dobrze? Do sprawy kończę pan, co później pan to wyjaśni. Dobrze, czyli... Okej, dobra. Dobrze? Dobrze, to co mam ten stan mówię? Proszę bardzo, czyli... Na tym mam wytyczne. No dobrze, dobrze. Pan pojedzie i wyjaśni, dobrze? Dobrze. Pomimo tego, iż próbowałem dowiedzieć się, jaki to jest artykuł i sprawdzić go na miejscu, nie mam możliwości, bardzo się boję. Ludzie, chciałem was, jeśli jutro przeczytają państwo, że zostanę pobity na komendzie,
nie mam możliwości zapytać, co to za artykuł i sprawdzić, z którego chcą mnie zatrzymać. Ja, manifestacja jest legalna, zgodnie z obowiązującym prawem, z ustawy o zgromadzeniach, mogę używać tego. Na jakiej podstawie państwo chcą mnie zabrać na komendę? Proszę mi o udzielenie informacji. Ale bardzo bym prosił... Zapraszam do Rady, bo był wami pan jest, dobrze? Ja już panu powiedziałem jeden raz. Dobrze. To dla pana kulturalny i... Dobrze, a państwo mnie tu potem odwiozą? Tak, jak będzie taka potrzeba, odwieziemy pana. Dobrze. Dobrze? A będę obsłużony od razu, czy to będzie trwało dwie godziny? Wydaje mi się, że pan będzie obsłużony od razu. Dobrze. Może się pana sprawą zainteresują. Od innej strony pan wyjaśni. My też jesteśmy patrolem interwencyjnym takim doraźnym. Dobrze. My panu tu nie pomożemy, jeżeli chodzi o takie... Dobrze. Dzwonię już w takim razie do tylko w takiej policji kryminalnej. Na razie proszę nie dzwonić, dobrze? Nie mogę wykonać. Nie, teraz nie proszę. Dlaczego? Ale ja tylko zadzwonię dla swojego bezpieczeństwa. On mi powie, co to jest za artykuł, żebym mógł się na niego przygotować. Że nie mogę wykonać połączenia. Ale nagrywać dalej mogę rejestrować. Dobrze, ale ja dla bezpieczeństwa pozwoli pan, że będę miał tą kamerę swoją włączoną. Bo się boję o swoje życie, naprawdę ja miałem, no, skoro ja jestem tutaj pokojowo, ja powołałem się na te, bo to jest zamknięte, dalej są te drzwi, tak? Tak, naprawdę, my z panem nie mamy żadnych problemów, pan sobie przysiądzie po tej stronie, bo ja usiądę za panem. Dobrze. Dobrze, proszę. Jest pan oczywiście świadomy, że może pan nas nagrywać, ale naszego wizerunku nie może pan rozpowszechniać. Czy pana, pan pełni funkcję publiczną obecnie? Ja rozumiem pana, ale jest taki przepis, że może pan oczywiście nagrywać. To proszę mi go podać, to ja panu go zweryfikuję, że on pan się myli. Dobrze? Bo ja za artykuł ten już znam, bo ja to nieraz nagrywałem w urzędzie. I jakby... Interpretacja, końcówka, początek. Jeszcze raz, który artykuł, na który chcecie mieć? 40, tak? 45. Nie, tutaj pan jest z nami, tutaj na miejscu. No tak, o co tam pan siedzi? No ale to już zostało wykonane. Dobrze. Przecież państwo tego dokonali już. Okay. Państwa dane już zostały sprawdzone i spisane. Proszę pana. Ja bardzo informuję, że głośno mówił pana osoba z drugiej strony i pan dokonał już tych czynności, czyli wziął, spisał pan dane. To drugi dyżurny, proszę pana, bo tu dwóch dyżurnych działa. No bo, jeden w komendę miejskiej, a drugi od nas dyżurny. No bo ja mam wrażenie, że państwo chcą po prostu mnie tylko na szybko zabrać, żeby z godzin trwania urzędu, żebym przed ciszą... Nie, o to chodzi, nie o to chodzi. No ja mam tutaj, takie wrażenie. Tutaj dyżurny komendy miejskiej tutaj do nas tutaj zareagował, żebyśmy pana... Jeszcze raz sprawdzili, dobrze? Mhm. Jeszcze raz wylegitymowali, sprawdzili, dobrze? Jeszcze raz proszę okazać dowód osobisty. Na podstawie artykułu 15. Proszę bardzo. Ja tutaj mam przed sobą na szczęście dostęp do internetu i czytam ten artykuł, na który państwo się powołują. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Na który państwo... To jest kodeks wykroczeń. Jaki pan artykuł? 45 KW. Więc słucham, na który państwo... Na podstawie jakiego artykułu chcą państwo mnie zatrzymać teraz? Ale my pana nie zatrzymujemy, proszę pana. No ale ja jestem teraz zatrzymany, nie mogę spokojnie kontynuować manifestacji pokojowej zgodnie z ustawą o zgromadzeniach publicznych. Zgłasza 9-3. Stoi tam na miejscu, gdzie stoi na razie i nie podejmuj żadnych działań. Tak jak jesteście, tak chcecie. Przyjął.
Widzi pan, tak? No to informuję, to ja informuję, iż nie mogę teraz dalej kontynuować pokojowej manifestacji zgodnie z ustawą o zgromadzeniach publicznych, pomimo tego, że państwo mnie nie zabieracie nigdzie, a dyżurny tu kazał stać na, dalej na miejscu. Nie, więc ja muszę jeszcze tutaj pana tylko wpisać jeszcze raz. Tak? I pan może sobie iść dalej manifestować. Dobrze. A my tu mamy stać i nie wiem... Czy mogę wykonać telefon, żebym sprawdził do dziewczyny, do fabryki ten artykuł? 25 KPOW. KPOW. Dobra, wypuść pana, tak. Pan se może iść dalej manifestować. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie. Dziękuję bardzo. A my tu mamy dalej czekać na jakieś... Wytyczne. Super. Okej, okay, KPOW. Ja już tam dzwonię, żeby wypuść, państwo nie niepokoić. Już pana wypuszczam, tylko sam muszę dzwonić. Uh-huh. Chyba musisz to wysiedzieć.